Czas na świąteczne granie w pierwszej lidze śląskiej. Odra Wodzisław już za moment podejmie Wiktorię Częstochowa. A ze Stadion Aleja wita Państwa Kamil Sobala, który ma wielką przyjemność skomentować to dzisiejsze starcie. Ale zanim przejdziemy do samego pojedynku, spójrzmy najpierw na składy. Oczywiście zaczynamy od drużyny gospodarzy, od niebiesko-czerwonych. Oni wystąpią w następującym zestawieniu z dwunastką Maciej Zając, z czwórką Maciej Kłosek, z szóstką Jakub Wilczek, z numerem ósmym zagra Bartosz Wodnicki, z dziewiątką najlepszy strzelec sezonu minionego Marcin Oślizlok, z siedemnastką Kamil Glenc, z 70 numerem Dominik Jakubowski, z numerem 74 kapitan zespołu Mateusz Słodowy, z 77 Jakub Pawełek, z 88 Bartosz Laskowski i z numerem 97 pierwszą jedenastkę zamyka Jakub Białas. Przechodzimy od razu już płynnie do składu gości. Oni wystąpią w następującym zestawieniu z jedynką Artur Kowalczyk, z dwójką Daniel Błędowski, z piątką Karol Tomczyk, kapitan, z numerem ósmym Oskar Mazerat, z dziesiątką Mateusz Piątkowski, z jedenastką Erek Krupa, z trzynastym numerem Krystian Przybylski, z piętnastką Michał Włodarek, z siedemnastym numerem Marcin Kowalski, z osiemnastym Tobiasz Krawczyk i z numerem dziewiętnastym Adrian Błaszkiewicz. No i startujemy. Odra Wodzisław, Wiktoria Częstochowa. Te skrzydła napędzone przede wszystkim właśnie przez wahadłowego Daniela Błędowskiego, świetnie grającego w ostatnim spotkaniu. No to jest ta broń Wiktorii Częstochowa, z której drużyna ta nie chciała, nie zawahała się skorzystać w ostatnim meczu. Teraz nieudany strzał, piłka w rękawicach Macieja Zająca. Bramka stracona jak na razie w tym sezonie. Ale to jest oczywiście początek kampanii, to jest początek sezonu. Tu się jeszcze wiele może wydarzyć, ale jak podsumowywać, porównując w ogóle te początki sezonu, jak to wygląda w tej kampanii, a poprzedniej, to są dwa różne światy. Teraz okazja dla Odry. Próbował to jeszcze tutaj wykorzystać, tę okazję Marcin Oślizlok. Wycofana teraz futbolówka, teraz wyszukana ta luka, która powstała tutaj na prawej flance. I właśnie Wiktoria chce to wszystko wykorzystać. Już prawą flanką napędzają tę akcję. No i co z tego wymyślą, ale strzały niedokładne. Piłka przelatuje obok bramki. Laskowski, Wodnicki. Wodnicki, Oślizlok. Oślizlok! Ależ to była okazja. Zabrakło niewiele, naprawdę niewiele, aby tutaj Odra wyszła na prowadzenie. Świetnie przyjął. Już z autu przygotowany do wznowienia Michał Włodarek. Już na krótko. Krawczyk, Krawczyk. Sytuacja dla Wiktorii Częstochowa, jest strzał, ale jest także Maciej Zając. I rusza już Wiktoria. Świetnie tutaj się urwał jeden z jej piłkarzy. Ciekawe podanie. To był Piątkowski. Teraz Piątkowski wycofał. Nadal jest cały czas groźnie. Czy Odra sobie z tym poradzi? I piłka przylatuje obok bramki. Pawełek do środka. Już zauważył tam Wilczka. Wilczek lewą flanką. Teraz chodzi do środka też. Podaje do Oślizloka. Oj, oj, oj. Piękne to było uderzenie. Piękne to było uderzenie, ale niecelne. Już na prawą flankę posłana ta piłka. Ależ tutaj zrobiony Laskowski. Okazja dla Wiktorii Częstochowa. I znów Laskowski. Wilczek, Oślizlok, Oślizlok szuka partnerów, czy był faulowany? No, był faulowany. No i tutaj chyba można powolutku myśleć nad kartką, ale chyba kartką dla sztabu szkoleniowego. Tak to się dzieje, żółta kartka pokazana Michałowi Czyżowi. Głośno zrobiło się teraz na trybunach. Może nie świeci zbyt słońce już o tej porze dnia w Wodzisławie Śląskim, ale nadal jest niezwykle duszno. A to na pewno nie jest pogoda do grania. Wygodnego przynajmniej. Pawełek teraz! Ależ miała okazję Odra. Ależ tę okazję zmarnowała. Z kolei jeszcze rusza Odra. Glenc prawą flanką. Glenc. Niedokładne podanie. Jękę zawodu na trybunach, tylko był słyszalny teraz Wodzisławie Śląskim. Laskowski zgarnia futbolówkę. Laskowski świetnie okiwał rywala. Wodnicki. Wodnicki! Ale ten strzał kompletnie nie wyszedł pomocnikowi Odry Wodzisław. Oślizlok do Glęca. Pawełek w świetnej okazji. Pawełek! Ale interwencja Artura Kowalczyka na medal. Ale piłka delikatnie zeszła. Przeliczył się kolejny raz w tym meczu
z futbolówką Jakub Pawełek. Groźna sytuacja teraz właśnie na drużynę gości. Kto to zbierze? Jest strzał, ale jest też Maciej Zając. Nie, jednak golkiper Odry nie dotknął tej piłki. Będzie wznowienie z piątki. Białas, on napędza tę akcję. Podanie na lewą flankę do Wilczka. Wilczek w pole karne. Jest tam także Glęc, strzał zablokowany. Ale próbuje nadal Odra. Białas. Jakub Białas wyczekuje. Tutaj rywala. Białas też dośrodkowanie zablokowane. Jakubowski. Słodowy. Pawełek. Pawełek! Ale to był słaby strzał. Choć się nieco zasłonił tutaj wizję. Nie było faulu, rusza Odra. Pawełek, czy dojdzie do tej piłki? Pierwszy był jednak Michał Włodarek. Ruszają częstochowianie. Znów Włodarek. Włodarek wyszukał rywala i jest groźnie w pobliżu pola karnego już teraz Odry Wodzisław. Krupa. Jest cały czas tutaj groźnie. Jest okazja, ale niedokładny był to strzał. Taka podcinka w wykonaniu Wiktorii Częstochowa. My z kolei usłyszeliśmy gwizdek w tej pierwszej części rywalizacji, która kończy właśnie ten akt. Na tym poziomie niestety elektrycznych tablic nie ma. My z kolei już startujemy z drugą połową. Przypominamy, do przerwy było 0-0. Kłosek szuka tutaj już partnerów do rozegrania. Znalazł Pawełka, Pawełek do Glęca, przepraszam, do Glęca, tak, Glęc, ale zmarnował okazję w tym momencie Kamil Glęc. Miał tę piłkę na 1-0, można powiedzieć. Kowalski w pole karne radzi sobie z tym świetnie. Laskowski, też za dużo tych piłkarzy w pobliżu piłki, tam gdzie ona spadała, nie było. Daleko już posłana piłka do Oślizloka, ale radzi sobie z tym piłkarze Wiktorii Częstochowa. Erik Krupa, ale traci teraz futbolówkę. Pawełek, on napędza tę akcję. Pawełek, trochę szczęścia. Pawełek na prawą flankę, tam jest Oślizlok. Oślizlok, gol! Ależ to zrobił Marcin Oślizlok. Poprawka, on znów to zrobił. Znów strzela, znów trafia, znów sprawia, że ten stadion po prostu szaleje. No nie miał za dużo do powiedzenia Artur Kowalczyk. To była po prostu bomba. To był strzał, który zagroził drastycznie bramce drużyny gości. Z kolei w szeregach tego zespołu już dwie zmiany są szykowane. Między innymi przy linii bocznej Wiktor Podolski, ale i także grający z numerem 21 Adam Matyja. Wodnicki rusza z kolei z kolejną akcją. Wodnicki. Białas w pole karne. Oj, tu się składa Pawełek. Zgarnia to Glęc. Ale piłka przelatuje nad bramką. Ależ to była bomba. Ależ to był strzał. A to była trzecia bramka Marcina Oślizloka. Na ten moment 3 mecze, 3 bramki. Teraz z kolei Wiktoria z okazją i bez karnego. Będzie tego rzut rożny. Według sędziego nie ma mowy o zagraniu piłki ręką. Za chwilę będziemy mieli szansę to ocenić. Kiełkowicz, oj, tutaj zaspała Odra. Ruszają goście lewą flanką. Sporo miejsca mają piłkarze Wiktorii Częstochowa. Co z tego powstanie? Jest strzał. Piłka przylatuje nad bramką. Może teraz będzie też równie ciekawa sytuacja z rzutu rożnego dla drużyny gości. Dośrodkowanie w pole karne, strzał! Piłka od poprzeczki odbita, czy ktoś to dobije? Jest dobitka, ale futbolówka przylatuje nad bramką. Oj, spore problemy Odra miała w tym momencie. I aż można powiedzieć, takie flashbacki się pojawiły w głowach kibiców Odry Wodzisław, bo w podobny sposób stracili wodzisławianie bramkę w ostatnim meczu. Rusza teraz Oślizlok. Oślizlok, jest tam Glęc i gol! Kamil Glęc! On tutaj pokazuje, że niewykorzystane sytuacje się mszczą. Mamy 2-0 w Wodzisławiu Śląskim. To była kontra iście niebezpieczna. Dokładna, idealna. No upatrzył tutaj Glęca Marcin Oślizlok w sposób perfekcyjny. Z nami na gorąco po wygranym meczu Kamil Glęc. Ciekawe spotkanie, a dla Ciebie na pewno bardzo udane. Udane pod względem, że wpadła bramka, ale moja postawa w tym meczu była delikatnie mówiąc średnia, ale cieszę się, że w końcu 3 punkty zostały w Wodzisławiu i mam nadzieję, że w niedzielę powtórzymy. Przemsza załamała, czy Przemsza zmobilizowała?
Raczej zmobilizowała, wydaje mi się. To co było takiego kluczowego, abyście to wy dzisiaj zdobyli 3 punkty? Co zaważyło? Ciężko powiedzieć, może bardziej konsekwencja w obronie. Praktycznie drużyna gości stworzyła dwie takie groźne sytuacje po stałych fragmentach, więc to będziemy musieli na pewno poprawić. A z przodu, no wiadomo, jakość wrzutek z mojej strony na pewno też oraz innych kolegów i myślę, że spokojnie będziemy punktować. Oczywiście mecz z GKS-em Dwa Tychy na naszej antenie. Bardzo serdecznie zapraszamy do oglądania. Przypomnę, że mecz jest bardzo, bardzo wcześnie, bo o godzinie 12, także bardzo nietypowa pora. Rusza teraz Wiktoria Częstochowa. Kto to zbierze? Jest strzał, jest gwizdek. Był faul w ataku. Leży w tym momencie we własnym polu karnym Bartosz Laskowski. Teraz już posłana piłka na prawą flankę do Bartosza Kiełkowicza. Oczywiście w międzyczasie też nastąpiła zmiana w szeregach Wiktorii Częstochowa. Robert Greń się pojawił na murawie. Teraz z kolei próba i wyłapuje tę próbę. Wyłapuje ten strzał Maciej Zając. Następna kolejka, kolejka numer 4. O tym jednak za chwilę. Mazerant, dośrodkowanie w pole karne. Piłka obija słupek. Radzi sobie z tym Odra. Wybija teraz futbolówkę poza pole karne. Zrobiło się gorąco. I w tym momencie już koniec, ostatni gwizdek usłyszany na stadionie Aleja, który kończy dzisiejsze zawody. Odra wygrywa 2-0 z Wiktorią Częstochowa. Bramek nie zabrakło, emocji nie zabrakło i myślę, że naprawdę mogliśmy się naprawdę dobrze przy tym spotkaniu bawić. A za wspólną zabawę dziękuję Państwu, Kamil Sobala, dziękuję bardzo za uwagę, za wspólne przeżywanie emocji i zapraszam już na kolejne transmisje. Oczywiście w sobotę transmitujemy dla Państwa mecz Podlesianki Katowice, z kolei już w niedzielę mecz GKS-u Dwa Tychy z Odrą Wodzisław. To wszystko na naszej antenie. Do usłyszenia. Szeroki zakres usług fotowideo. Szczegóły na kamildrzeniek.pl.